bierzemy się właśnie w tym roku, jesteśmy w Gdyni, która pokazywane są filmy fabularne. W tym roku wyjątkowo było dużo tematów, które można powiedzieć konkurują z naszym festiwalem, dużo biograficznych, historycznych tematów, więc tym się cieszę, ponieważ cieszę się, że twórcy tego dużego ekranu dostrzegli jakby w polskich historiach, w polskich postaciach wielki potencjał na to, żeby tę historię opowiedzieć. Więc i Grzegorz Przemyk, i Helena Jędrusik, i różne postacie, nawet wydawać by się mogło, że nie ma w tym filmu, że tak jakiś pewien epizod, a jednak udało się znaleźć o to opowieść i te filmy powstają. To pokazuje, że w naszym śladem idą inni twórcy i dostrzegają ten potencjał, który my tutaj garstka nas kilka lat zauważyła, rozwijamy, także to teraz trafiło na szerszy grunt. Nie jesteśmy sami, którzy to opowiadamy, tylko w większym sposób opowiadają również inni twórcy, więc tak mówimy, że ta akademia, dokument, fabuła, ale również to, co osób szczególnie w internecie śledzącym ważne jest, powołaliśmy w tym roku po raz pierwszy też Akademię Mediów Polonijnych, czyli taka tylko online'owe robimy zajęcia, odbywają się, zapraszamy w klubie Riviera na górze, mamy studio, mamy różnych panelistów, prawników, dziennikarzy, osoby, aktorów, którzy opowiadają o specyfice pracy dziennikarza, jak należy się przygotować. Czyli jesteśmy nie tylko dla filmowców, myślę, tutaj wsparciem, ale też również dla osób, które zajmują się w ogóle mediami, jak to opowiadać, żeby każda informacja była ciekawa, ale też i spójnie, ciekawie i plastycznie i merytorycznie opowiedziana. I tak naprawdę to jest taką naszą świeżością.